Witam wszystkich na kanale Łowcy Okazów. Dzisiaj nagrywałem filmik na jeziorku w okolicach Bydgoszczy. Byliśmy z tatą na rybkach. No, udało się troszeczkę tam połowić. Ale ostatnie moje trzy wyprawy, trzy albo cztery w zasadzie, które byłem, chciałbym połączyć w jednym filmie. No, ze względu na to, jak to różnie na tej wodzie bywa. Tych ryb nie ma tak dużo, a nie chciałbym, żeby filmik był nudny. Więc połączę w jednym filmiku trzy moje wyprawy na dwa różne jeziora. W filmikach głównie, niestety, będą łowione okonie. Chociaż na jednym z tych jezior, na których byłem, nastawialiśmy się na sandacze. Ale trafiliśmy na tak pechowy dzień, że po prostu nic nie chciało gryźć. Ani jednego brania nie było sandaczowego przez cały dzień. Okonie tak, okonie gryzły. Z tym nie było problemów. No, zresztą z okoniami to rzadko tak jest, że są problemy. Zawsze coś tam się wydłubie. No ale taką rybę jak sandacz, to już niestety trzeba wyczekać i trafić na dzień, żeby było fajnie. Także trzy filmiki, podzielę je jakimiś etapami, połączę w jedną całość i zapraszam do oglądania. Pamiętajcie o subskrypcjach, dajcie łapkę w górę. Jakby co, uprzedzam wszystko, że wszystkie ryby wróciły do wody już na początku filmu. Nie wszystko jest nagrane, że wracają do wody, ale większość, 80% ryb starałem się nagrywać, że blum, są wrzucone do wody, jakby co, wypuszczone. Także pozdrawiam serdecznie Was wszystkich, no i zapraszam do oglądania. No, łapiemy żywczyki. Co tam widać? Nie, płyną, ciągnij. Oho! Ty się skup, żebyś był ładny. Nie? Teraz. Dawaj. O kurde, ale Eldorado. Piękna sprawa. O, tak chodzą. Nie oczekiwałem. No, jeszcze jeden zaciąg. Od razu chyba z 20 tam chapniesz, co? No tak czuję. No i idzie pierwszy rzut. Dzisiaj jesteśmy późno na wodzie, ale taki był zamysł, żeby się zrobiło już ciepełko, a nie z rana. Jest godzina nowego czasu, 10:17. Pierwszy rzut robimy. Dzisiaj też przyjechałem z tatą. No i ja spinninguję, tata żywcuje. Jest. O, ładny. O, zszedł. O. Ty, dawaj podbierak. No, a jak ci dam, jak ja kręcę? Aż se sam podbierz. Tupak. Dał.
Mały, mały. Maluch. No, pokaż go ładnie jakoś. Zmieniliśmy stanowisko. Zobaczymy, co tutaj. Nowe miejsce, nowa ryba może będzie. Jakiś tam zapis był, coś stoi przy dnie. Zobaczymy, co to. Może coś tam się nam trafi. A tutaj mamy taką sytuację na filmiku, gdzie akurat opuściłem kamerkę w tym miejscu, gdzie żeśmy stanęli na tym stanowisku teraz, bo były zapisy całkiem fajne. No i byłem ciekawy po prostu, co to za ryba. No i nagraliśmy kilka ujęć. Zresztą zwróćcie uwagę, spróbuję to zaznaczyć na filmie. W jednym miejscu widać całkiem fajnego szczupaka. O, to tam obranie. Jeden spławik gdzieś zniknął. Wędkarz gotowy. Skupiony. Już długo go nie ma, więc myślę, że... Ale nie zaciąłeś, co ty? Siedzi. Duży, bo on tu był pod łódką. Będzie ładny. No, 25. Ładny. I tu masz wypinaczki. No, tata ma brańsko na żywca. Zmieniliśmy miejscówkę. Zaczęliśmy szukać rybek. Nie wiem, czy będzie widać spławik. Poszedł. No i tak trzyma przy dnie. Pewno gdzieś chce wziąć z kowasu. Stawiam, że szczupak i obcięty. Nie. Nie. Ale... Za długo dałeś. Ale jak przytrzymał, ty. No. On, wiesz co, doszedł do dna i coś tam się podziało na samym dnie. Wjechaliśmy w zatokę. Już jest na wierzchu. Już wyszedł? No. Nie, jeszcze się czai. No, on prowadzi. To co, ryzykujemy? Jest ryba. I co to wzięło? Ogonek malutki. Ogonek mały. W którą stronę teraz? Tam wszystko łowimy z wiatrem. Zawsze będziemy tak stawać, że zawsze łowimy z falą, nie? No to zaczynamy. Pierwsze rzuty na nowym jeziorku u Sławka. Sławka zobaczycie za chwilę, jak będzie ciągnął rybę, tego nagram. Przedstawię wam Sławka. To mój kolega. Przyjechaliśmy do niego na wodę. Jezioro ujawnimy oczywiście. Jakie to jezioro? Ale to powiemy później, jak będą ryby. Także pierwsze rzuty. W sumie jesteśmy zieleni na tym jeziorze. Sławek jest tu od niedawna. W ogóle go nie znamy. Echosonda nam pomoże odnaleźć jakieś stanowiska ciekawe.
Rybki, które tu występują, to w zasadzie wszystko, co jest. Co by sobie nie wymyślił. Olbrzymie jezioro. No i zobaczymy, czy to jezioro da jakąś rybkę. Sławuś ma ogonka. Ładnie mu puknął. Kajtek, gumka. Tyk, poszedł. Pierwsza ryba. Brawo, Sław. A teraz lepiej ci na tym 7 gramach, tak? No. Ale też spójrz, to fajnie. Gdzieś tam wytropiliśmy. Yeah. Ale mam założone. O, leci. I ogonek uderzył. No. A dwa brania miałem, nie? Poprawiłem i... Czyli po rybce już mamy. Honor uratowany, jest dobrze. Zobaczymy, co dalej. No ale ja jednak dzisiaj... O, siedzi. Wiesz co? Musimy je do podbieraka wrzucić, żeby nam nie odprowadziły stada przypadkiem. Głoszą takie hity. A w ogóle ładniej dla widzów będzie wyglądało, jak wypuścimy później. Bo trafi się jakiś klamot, wiesz? I jest ryzyko, że nam statko odprowadzi. No zobaczmy. Nie, chyba trochę większy. No chyba lepsza ryba. No. Takie kolorki ładne takie, nie? Takie odcięcia, kontrasty ma. Niektóre takie zielone, a ten jest taki szaro czarny, nie? Pokaż, Sław, rybkę dla widzów. O. Do góry, do góry, do góry.
sieć. No ale ten jest raczej nie taki jak twój. Mówię, siedzi, ale ten jest nie taki jak twój. Ile? 5. 5, no. Zmieniamy miejscóweczkę. Poczekaj, czekaj. Niech zobaczą widzowie. O. Zmieniamy miejscóweczkę, jedziemy na drugą stronę jeziora i ogonki do wody. A, no właśnie, miałem wam Sławka przedstawić. Sławek to mój koleżka. Jesteśmy na tym jeziorku. Fachura od wędkowania. I tak to. Także łowimy dalej. Jedziemy spróbować złowić jakiegoś sandacza. Ale no, opada wieki. Ja mam teraz 25 gram i czekam i czekam. Tylko do końca, jak tak daleko rzucam, to nawet jakbym miał tam branie, to ciężko się wciąć, wiesz, w sandaczach. Tak jak na Wiśle. Nie ma co daleko rzucać, bo nie idzie i po prostu zaciąć. Jest puknięcie, a człowiek się wkurza, wiesz? Na takim odcinku, jak jest tak głęboko i taki wiatr, to ciężko jest wciąć rybę. No. No i nic, koniec dnia naszego wędkarskiego. Cały dzionek nad jeziorem Pakowskim, godzina, no w zasadzie przed 15. No i skończyło się tylko na okonkach. Nic więcej nie złapaliśmy, sandacz się nie trafił. Było trochę nas tam kolegów wędkarzy, parę łódek przyjechało. No oni też nic, także dzisiaj taki dzień był, no niemrawy. Ale nie poddajemy się. Na pewno jeszcze odwiedzimy tą wodę, bo no, w naszej okolicy tutaj Bydgoszczy to tak naprawdę jedno z lepszych łowisk sandaczowych, gdzie można sobie tego sandaczyka złapać. Także co tam. Do następnego razu. Pamiętajcie o tym, żeby robić subskrypcję na kanale. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Sławek, pożegnaj się. Na razie.